a u nas leczenie roślinek ciąg dalszy. Wprawdzie dzisiaj chłodek, ale tydzień temu już były spryskiwane. Spryskaliśmy je wszystkie, palmę. No, nigdy nie pamiętam, jak się ten nazywa. Skrzydło kwiat i nasza monsterka. Powiem wam, że już coraz mniej tutaj i jak teraz podlewał Marek tym preparatem, to coraz mniej tych skaczących żyjątek tutaj było, czyli tych ziemiurek. No i ten kwiatuszek też, aczkolwiek wam powiem szczerze, że no tu gdzie widzę, chociaż chyba tu wypuszczę, no gdzieś tam takie jakieś już spalone, czy takie wysuszone, tutaj chyba przegnite nawet, nie wiem czy z niego jeszcze coś będzie, aczkolwiek te liski są bardzo fajne i no na pewno go nie wyrzucę, zostawię. No a ten zaczyna coś, nie powiem, coś odżywać. To jest ten... Cześć, witajcie w nowym vlogu. To jest ten kwiatek, który z Ikei przywieźliśmy, bo tam już wiecie, na wyprzedażach stały takie w strasznym stanie. No i on tu z nami już jest rok. Na balkonie przebalkonował przez całe lato, ale chyba mu nie służy balkon. Zresztą te kwiaty, które tu widzieliście, to nie są kwiaty balkonowe. I chyba tak już zostanie. Nawet palmy nie dam w tym roku na balkon, bo mi jej szkoda, a naprawdę już coraz ładniej wygląda. Także tak się zielona strefa nasza prezentuje. Bardzo ładna. I oby tak dalej. I oby te ziemiórki znikły. No to szykujemy. Aż kichnąłem z wrażenia. Marek kichnął, ale oszczędziłam wam tego. Kolejne testy na serniczki sote bez polewy. A zeżnęłaś ode mnie nazwę? Nie bez polewy. Glazury marzę. Przepraszam. Jaką nazwę zeżnęłaś? Sote, bo ja tak powiedziałem na Instagramie. Ojeju, tak, odkryłeś nowości. Ale wiecie co, ja one to... czekają, przepraszam, że ci przerywam. Dobrze, one czekają na lekkie rozmrożenie, bo nie by... No, źle się je takie... One są twarde, bo były w zamrażarce. Natomiast spokojnie możecie po... Po tym pierwszym pobycie w zamrażarce już trzymać je po prostu w lodówce. Ale słucham. Towar macany należy do macanta. No to ja mogę wszystkie pomacać. Nie, bo ja muszę przetestować. Wtedy wszystkie będą moje, a ja wam jeszcze chcę pokazać. Tutaj jak pięknie prezentują się te hiacynty, to są hiacynty, tak? No ładnie się zrobiły. Pięknie. Nawet. Tak, ładne, różowe. A takie średnie były, jak no bo one mają to do siebie, że jak kupujecie je, to są takie zbite, no zależy, nie? Jak są dopiero z dostawy. Pachną. Bo to jest lilak, słuchajcie. I teraz właśnie czas na lilaki. Ja już czekam, aż będzie bez. A już widziałem. Na Instagrama nawet dałem. W czerwcu czekam na piwonie. Po prostu to są takie piękne kwiaty. I ja rzadko je mam w domu w wazonie, powiem wam szczerze. Także w tym roku gdzieś upoluję piwonie. To są takie, wiecie, takie kule. I jak one się pięknie rozwiną, to wyglądają tak... Tak dostojnie, ładnie, ale jak pachną, no i bez, nie? No bez to jest po prostu coś pięknego. Do tego konwalie dochodzą, które no też bardzo intensywny mają zapach. Jeszcze coś? Jak piwonie takie kwiaty są takie duże. Jak to się nazywa? Nie wiem, no... I na Instagramie. Ja kojarzę piwonie. Nie piwonie. Aha, inne. Ale jeszcze wam coś pokażę, bo u nas Tosia. Dziewczyny miały nockę. Nie, ja chcę sobie... Miały nockę i słuchajcie, Tosia przyniosła prezent dla Michasi, bo Michasia wcześniej zrobiła też dla Tosi taki, nie, album. Album wspomnienia, w ogóle taka pamiątka, albumy w ogóle z zdjęciami, tylko ten album też oprócz tego, że ma zdjęcia, to ma też jakieś, wiecie, wpisy. Nie pokażę wam wszystkiego, ja wam tylko wybrane rzeczy pokażę, bo tu naprawdę jest dużo takich intymnych, takich bardzo prywatnych ich rzeczy. Ale rzeczywiście Tosia z Michasią no, przyjaźnią się od urodzenia, no bo tak. One się urodziły w tym samym roku. Od urodzenia roku. Michasi, bo Michasia... No od urodzenia Michasi, bo Michasia jest pół roku starsza, młodsza. Młodsza. Tosia jest z lutego, Michasia jest z sierpnia. I praktycznie no, znają się od urodzenia i ten kontakt jest, raz mniejszy, raz wiecie, częściej, raz rzadziej i wspólne wyjazdy, i wakacje, i jakieś takie wiecie, także sporo. I właśnie bardzo, bardzo też fajne pomysłowo Tosia zrobiła pewne rzeczy, pewne ujęcia, no może wybiorę wam tylko, no to wam mogę pokazać.
Ja jestem wodnikiem. Przyjaźnimy się od 2010 roku. Jesteś najlepszą osobą na świecie, nigdy się nie zmienia i nasza przyjaźń nigdy się nie skończy. No i pamiętam, jak one były takie, takie malutkie, tak na wczasach nad morzem, no to też żeśmy się spotykali, no wodne przygody, no tu Marzena, między innymi, tu dziewczyny, best friend. Wiecie, te jakieś ich kso-kso i różne ich jakieś odzywki, hasełka, także, no i w ogóle dużo takich zdjęć z dzieciństwa, no naprawdę coś pięknego i nawet ich, że tak powiem, ilustracje, ich rysunki, o, może tak powiem, bo nie ilustracje konkretnie. No i wakacje i od urodzenia właściwie Tosia tak i zdjęcia, a też mówiła o tym, jak to miała przygody z wywoływaniem, także chodziła po kilka razy, bo nawet się maszyna do, wiecie, wydrukowywania zdjęć gdzieś zawiesiła, zepsuła, także poświęcenie było mega, ale bardzo fajne. W ogóle to jest fajny pomysł też na prezent dla kogoś, tak nie? Teraz rzadkością są takie zdjęcia. Bo to akurat Tosia zrobiła tak jakby bez okazji, bez to nie był prezent na urodziny, nie? Ale naprawdę włożyła tu dużo serca, no wspomnienia i fajna pamiątka, także super, ja przejrzałam dzisiaj i nie, pod wrażeniem. Także bardzo ładnie, no chociaż, no nie, no myślę, że nie naruszyłam prywatności. Nie, no same ci kazały zobaczyć. No kazały mi zobaczyć, ale wczoraj już nie byłam w stanie. Dobra, także wracamy do testu. My wracamy do testu, a ja słuchajcie, czekam, kiedy wystartuje sezon balkonowy, bo ten sezon balkonowy startuje, wystartować jakoś nie umie. Ja wam powiem, że wczoraj było dużo cieplej niż dzisiaj. Dzisiaj jest, chociaż ptaszki ładnie ćwierkają, niebo jest po prostu, no jakby wiecie, jakby ktoś, sorry, zamknę sobie drzwi, bo tam zimno jest, nie? Znaczy jest zimno. Popatrzcie na to niebo. Niebo jest tak piękne, że wygląda jakby było plus 30 stopni, cudownie, ale niestety jak się okazuje 12 stopni i jest chłodno. Tydzień temu można było wyjść w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach, a w tym tygodniu to jest taka pizdziawa, że masakra. No powiem ci, że jest chłodeczny. No, ale wiesz co, na tu wygląda pięknie, bo oni nie czują temperatury. Nie, ale wiesz jest chłodno. Dużo pytań było na Instagramie, co to za rodzaj kwiatka. To jest przecież sztuczny kwiatek, żeby nie było. To jest bezobsługowy, jak to powiedział sąsiad. Coś a la Monstera chyba, ale szczerze wam powiem, że... Ale wygląda naprawdę jak prawdziwy. To znaczy, no sztuczny, no plastik, nie? No nie, i większość osób powie, o, we, tak? Nie? A ja powiem wam, że tam już są drugi rok te zielska i będą trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, tak długo, aż to zielone się zrobi żółte, no, od słońca. No to racja, nie? No są plusy i minusy, nie? Kupujecie raz i macie na lata, a z drugiej strony jest, to nie jest eko i tak dalej. No ale my tu będziemy mieć zielone, tylko że Marzena czeka, że ciepło zrobi, bo widzę zimno. No i muszę nie, iglaki mogę sobie przesadzić, bo one tu są cały czas, ale po prostu z kwiatami takimi na zasadzie kwitnącymi, tutaj się jeszcze wstrzymam, ale faktycznie trochę chłodek jest. No, chyba pójdę już do... Ja tak. Też idę, bo mi zimno. No, chłodno. Także sezon balkonowy u nas to był falstart jeszcze, nie? Jak żeśmy tam już tu... Ale jak było tydzień temu? W poprzednim vlogu wam pokazywałam, jak fajnie wygląda wieczorkiem sobie tutaj siedzieć, nie? Ale to nie był falstart, bo tydzień temu to ja tu piłem kawę i było ciepło. No, ale ile? Dobra, idziemy, pół godziny wypił kawę i dobra. Słuchajcie, zmarzłem, jak nie wiem co, chwilę byłem na balkonie i... O, a tu takie ciepełko. Słuchajcie, ja już się zastanawiałem, że wiecie, za niedługo trzeba, chociaż ogrzewanie już jest praktycznie wyłączone, ale no trzeba by było nie, tak wyłączyć. Nie, żadne z tym ogrzewaniem, nie będzie ogrzewania żadnego. Majóweczka miała być ładnie. Nie no, słuchajcie, majóweczka jest, ale jak zwykle pralka zaskakuje. Już wczoraj Marzena robiła pranie i pojawił się kilka razy komunikat na o treści. Czyszczenie, czekaj, nie, detergent, nie? Coś usuwanie takiego. Detergentu, a ja już wiem z doświadczenia, że to jest zapchany filtr. No i wiecie, i teraz czyszczę ten filtr, no i tu spuszczam wodę, dwa pojemniki się, wiecie, mi zeszły tej wody i mówię, dobra, odkręcam go. I było dokładnie to samo, co ostatnio, że czułem blokadę, nie? Mówię, o nie, nie. I mi woda zaczęła tu ciec wszędzie. Popatrz, jaki ten ręcznik mokry. Ojej, a skąd tyle wody? No, z tej pralki. No to gdzieś ona tam jest nie wiem, może jakiś zaworek zapchany? Znaczy jakiś to nie jest zaworek zapchany, tylko zapchany znowu jest coś... Jakiś odpływik. W tym, no to coś tam tego filtra po prostu jest. Coś w tym filtrze. No i teraz trzeba tą wodę spuścić. Iść po jeszcze jeden ręcznik, na wszelki wypadek, bo jak woda mi wiezie, pieprznie to od razu wszędzie. Już tak raz było, że cała garderoba była w wodzie. Naprawdę. No, Marzena się tu kręci teraz.
A ja się kręcę i siedzę, no bo jestem bardzo ciekawa, co tam Marek stamtąd wyciągnie. Ostatnio, jeżeli chodzi o pralkę, to był problem z tymi szmatkami do farbowania. No, do farbowania, no przeciwko zafarbowaniu ubrań. I te szmatki, wiecie, one się dostawały jakimś sposobem do tego filtra, nie? Dobra, tylko że my już właśnie używamy od jakiegoś czasu tych, no właśnie, znaczy w tym, w tej siatce. I pytanie, co tam teraz wpadło, skoro to się, wiecie, blokuje? Dlatego też się zastanawiam, bo na pewno to nie może być taka szmatka, którą się do prania wkłada, bo te szmatki to już kiedyś Wam mówiłam, od momentu, kiedy kilka razy nam się tak to przyblokowało, to wkładam je do takiego woreczka kupionego w Action do prania bielizny na przykład. A ja się obawiam, że tu jest taki woreczek, wiesz? Bo jeden kiedyś zniknął mi. Ten woreczek? A ludzie mi pisali na Instagramie, że skarpetki znajdowali w filtrze. No to teraz, tak jak powiedziałeś, nie, jeszcze jeden ręcznik, bo jak to może być bardzo prawdopodobne. Bo nie było tego jednego woreczka, on gdzieś zniknął. Żeby on się tam dostał, nie. No to teraz jaką, no to już nie mam teraz sposobu na te szmatki. Białe czy ciemne panie? Teraz jasne chciałam brać, białe. Dobra, to wrócimy, jak to ręczniki tutaj się zostawi, dobra. To teraz tak. To teraz czekamy na to, co wyciągniemy. No to by było już przegięcie, naprawdę. Ja to muszę. Bo w takim razie, w jaki sposób teraz, no co, to worek taki mi wciągnie, ten siateczkowy, skarpetkę za chwilę. No to ta pralka się nadaje potem, wiecie, do czego. No, dobra, tak jak z tych pralek tej firmy byłam zadowolona, tak już przestaje być. Nie, ja uważam, że to nie jest kwestia, wiesz, pralki. A czego kwestia? Naszego szczęścia, dobra. Życia. To Marek idzie na łowy. No. Parak to się trzyma. O nie, coś tam jest czarnego. Co to jest? Wiem, co to jest. Wiesz, co to jest? Jakieś kartki? To jest ten, stópka. Aha. Taka ala skarpetka. Dobra, spirytus moment został, słuchajcie, znaleziony. Czyli stópki też bierzemy w tym. Czyli stópki w woreczkach. Ale papier jeszcze jest. O, o, patrz, przyszedł agent. Tak? Dobrze, wiesz, agent, co tu się dzieje? 7. Zobacz. No, znowu z pralką jest problem. A ty pewnie chcesz iść do sypialni. Ale sypialnia zamknięta. Zamknięta sypialnia. Dżurdżuś, no. Dobra, czyli... Ale zobacz, tu nie tylko, tu jeszcze jakieś coś, jakieś takie złotko. No dobra, no to już... Jakiś karton. Nie, to jakiś ten... Jakaś kartka rozmoczona. No i pokaż... No i on jest czysty jako taki. Tak. Czyli już mamy winowajcę, znaleźliśmy sprawcę. Ty, pieniądze! No ale sorry, ja tu nie wyciągnę teraz. Ja w kieszeniach nie noszę pieniążków. A jeżeli teraz nie, ja wyciągnę jakoś. Dobra, powiem Wam, że tak, kolejna przestroga. Patrz. Dla Was. 10 groszy. No nie złoty, bo by się... Moje. 10 groszy. Dobra, czyli słuchajcie, oprócz tego, że nie wkładamy... A Ty nie brałaś takie stópki? No wczoraj włożyłam. I wczoraj wciągnęło. Tak. I wczoraj od razu wciągnęło i mieliśmy komunikat właśnie jakieś usuwanie nadmiaru detergentu, coś takiego, no, nie? No zawsze pojawia i już wiem, że to jest filtr zapchany wtedy. Także pralka sobie z tym nie radziła, także stópki, chyba już skarpetki teraz nawet będę wkładać. Teniskie, wiesz? Teniskie. Ja, no to wczoraj miałaś u babci Lusi. Tak. A wiecie, co ja myślałem? A ja na początku myślałem, że to jest taka szmatka, tylko taka zapakowana, jakaś stara, która gdzieś tam już zgniła. Dobra, pralka uratowana, ja mam nadzieję, że jej to nie zaszkodzi, to takie zapychanie filtra różnymi rzeczami, ale na to też uważajcie, bo widzicie, co znaleźliśmy po raz kolejny, tym razem to, także Marek, zakręcaj, nastawiam pranie i... Może stópki znowu użyć. Stópki już, tylko do woreczka. Taka majóweczka, jesteśmy zamaskowani. Na surze. A ja znowu na surze, tak. A ja znowu okulary mi parują. Czekamy teraz na lekarza. Nie, i właśnie. My czekamy obydwoje, ale to jest jeden. Pacjentka. To ja, zobaczymy. Majóweczka się zaczęła fajnie, nie? Z przytupem. Od ciebie pralka.
pralka i zobaczcie, zaraz po pralce jesteśmy tutaj, na Sorze. Dobra, dowiemy się, jak ściągnie machy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze skończy. No właśnie. No i słuchajcie, od teraz ja przejmuję vloga na jakiś czas Marzena i Marek, ponieważ dzisiaj 1 maja majóweczka wystartowała. Nagrywa to mi Jaśka? Tak. I słuchajcie, pojechaliśmy z Marzenką na SOR. SOR, Izba Przyjęć. Na Izbę Przyjęcia. No i niestety, stara choroba się odezwała i trzeba podać lek. No ale wiecie, jest jak jest. Podobno ten lek można podawać ambulatoryjnie, no ale tu lekarka się na to nie zgodziła, no i Marzenka musiała zostać w szpitalu. Także Marzena teraz do piątku jest w szpitalu. Wyglądacie ten vlog podobno, bo Marzena się, wiecie, tym wszystkim, że tak powiem, zajmowała. Podobno w środę, no bo wczoraj poszedł vlog w niedzielę, tak? A dzisiaj słuchajcie, jest poniedziałek. W związku z tym w środę widzimy się my. Marzenka tam jeszcze była, bo nagrywała właśnie, jak nagrywaliśmy tą pralkę, no to Marzenka jeszcze była, a potem mówi, nie, trzeba jechać do, bo wiecie, no czuję, że coś już jest nie halo, to jedziemy do szpitala na izbę przyjęć, no bo wiadomo, dzisiaj to normalnie by poszła do swojego lekarza prowadzącego do przychodni, ale z racji tego, że jest jak jest, są święta, wolne jest, no to trzeba było iść na izbę przyjęć, no i stało się, co się stało, ale wiecie, o tyle dobrze, że już jest wszystko, że tak powiem, pod kontrolą, lek już jest, akurat teraz jak do was gadam, to wiem, bo Marzenka mi dzwoniła, że już lek jest podawany, także o tyle dobrze, no. Badania nic tam takiego dużych zmian nie wykazały, żadnych, więc jest ok. Także teraz będzie vlog z Michasią i Markiem. I z kuliczkami. I z kuliczkami. Kuliczki w ogóle, słuchajcie, dzisiaj miały dostać odrobaczanie. Znaczy zacząć drugą jakby dawkę. Tak, drugą dawkę, ale niestety z racji tego, że króliki... No ja sam im nie podam, trzymając ich, Miaśka mówi, że się za to nie jest w stanie. No bo ja, no jak mam Georgia złapać, to bym, znaczy Roberta jeszcze tak, ale Georgia w życiu bym nie złapała. Znaczy się, ja go mogę złapać, tylko że potem trzeba strzykawką podawać. To bym wolała go złapać. Tak? No ja tam nie wiem. Także poczekamy ten tydzień, króliczki też dadzą radę. Że one będą bardziej szczęśliwe. No tak, one będą szczęśliwe, teraz proszę. Tu panowie jedzą akurat obiad już. Proszę. Georgiuś chrupie, o, ale jest na wypasie dzisiaj coś, tu widzę banany, kwiatuszki, cudawianki, a Rupcia już chyba pojadł, no. A my sobie też Miaśko odgrzewamy, miał być w sumie planowo bigosik. No miał, ale... I jest bigosik, tylko bez Marzenki. Bez Marzenki i bez ziemniaczków. Znaczy ja akurat nie jem z ziemniakami. A ja lubię, powiem wam, ja to lubię bigos z ziemniakami. Także jeszcze jedna rzecz. Mianowicie w kwestii, słuchajcie, tych wszystkich spraw kulinarnych, jak dobrze pójdzie, to nic nie zauważycie, ale jakby się okazało, że Marzena jeszcze będzie musiała zostać w szpitalu, czego nie chcemy, no ale wiecie, musto, no to wtedy będą się pojawiały jakieś poślizgi, lagi, ale tak, jeżeli chodzi o vlogi czy coś, to tu sobie z Michaśką damy radę, nagramy wam. W ogóle Michaśka, słuchajcie, co najlepsze, Michaśka jeszcze w tym tygodniu, w czwartek. Wycieczkę klasową jedziemy. Znaczy, no i tam jeszcze z nami inna klasa jedzie. No. I Marzena już się tym przejmuje, jak to będzie, nie? Dla mnie to jest super. No wiem, dla ciebie to jest super, tylko wiecie, tu logistycznie, bo ja, jak dobrze znaczy, kojarzycie... Znaczy, masz prawo jazdy. Ja prawo jazdy mam, ale ja nie jeżdżę. No i teraz w takich sytuacjach to się robi masakra, nie? Na całe szczęście Mateusz z obydwoje ma teraz wolne, no bo wiecie, weekendy, nie weekendy. I on, że tak powiem, nas tu ratuje. Dzisiaj też mnie przywiózł z tego szpitala, pojechał do Marzeny jeszcze raz do szpitala, zawieźć jej rzeczy, żeby ze mną już dzisiaj nie krążyć. W czwartek nas zabierze na tą wycieczkę pod szkołę. Także to mamy zagwarantowane. Jutro też jedziemy do Marzenki. Tam jej jeszcze coś pozawozić, odwiedzić. No i wiecie, i tak to jest, jak się ma prawo jazdy, ale się nie jeździ, nie? No, są autobusy, nie? Tramwaje. Ale jak jest na ósmą, Michaśka ma tą zbiórkę, trochę by było... No może, no, też by się dało, no bo co by było, wyjścia by nie było. Ale dobra, jest jak jest, tu sytuacja uratowana, wszystko jest pod kontrolą, także na Instagramie już wszyscy się niepokoją, co się złego dzieje. Też uspokoiłem, nic złego się aż tak nie dzieje. No tylko tyle, że lek musi być podawany niestety w szpitalu. No. To jest cały minus tej... sytuacji. Dobra, my tu bierzemy się za odgrzewanie tego bigosu, zapomniałem wyrażenia. Bierzemy się za obiad, potem gdzieś jeszcze pewnie pójdziemy z Miaśką, bo pogoda, powiem wam, dzisiaj się zrobiła piękna.
W ogóle myśmy mieli w planach z Marzenką, że pójdziemy na spacer, nie? No ale poszliśmy na spacer. Marzenka na oddział, a my z Michaśką pójdziemy gdzieś tu. Życie. My się już widzimy we wtorek, 2 maja. Dzisiaj święto flagi, dzień flagi. A my z Michaśką idziemy na zakupy. Już jesteśmy po śniadaniu, ogarnięci, wszystko zrobione. Króliczki nakarmione. Więc idziemy, słuchajcie, na zakupy. Michaśka się już tam przygotowuje w pokoju. Tu panowie, proszę, w klatce już zamknięci. Średnio miło na jeża, no ale cóż, jak trzeba, to trzeba. A my, słuchajcie, idziemy kupić kilka rzeczy na wyjazd. Bo wiadomo, zawsze czegoś brakuje. Między innymi, słuchajcie, musimy poszukać peleryny. Bo wiadomo, że jak się idzie w góry, to się nie zabiera parasola, bo to by trochę średnio było wygodnie i w ogóle by śmiesznie wyglądało. W związku z tym musimy kupić pelerynę na wszelki wypadek, bo wiecie, pogoda zmienna jest. I tak, wczoraj było pięknie, cudownie, a dzisiaj jest ciepło, bo nie powiem, że nie ma ładnie. Ale chmury coś mogą przytarabanić, bo jest trochę gęsto, ja wam pokażę. Popatrzcie na te chmury. Może w kamerze nawet tak tego nie widać, jak jest w rzeczywistości. Ale niestety trochę jest ryzyko, że będzie padało. Jak sprawdzaliśmy prognozę pogody, tam gdzie Michaśka jedzie na wycieczkę, to ma być niby ładnie. Przez 2 dni takie, wiecie, okienko pogodowe. Cały czas ma padać, a te 2 dni, kiedy ona tam będzie, ma być ładnie. No, oby tak było. Bo wiadomo, jak pada deszcz w górach, no to jest średnio. Przyjemnie i w ogóle. Także pelerynę musimy na wszelki wypadek kupić. To jest jeden z głównych zakupów, wbrew pozorom, bo tego, powiem wam, nie mamy. Kiedyś mieliśmy, jak jeszcze jeździliśmy na wycieczki szkolne, takie peleryny, wiecie, ale one, no jak to takie peleryny, nie? Mają to do siebie, że to są dosyć cienkie, się drą, bo to nie ma być taka, wiecie, mega gruba, ciężka, żeby tego nie zarabanić, to bo nie nosić, tylko musimy kupić taką lżejszą. I słuchajcie, co musimy jeszcze kupić? Musimy kupić torbę. Torbę taką, wiecie, na ramię coś takiego, bo tak, plecaka Michaśka nie chce brać, no walizki to wiadomo, że nie będzie brała, bo to już by w ogóle było niewygodne i w ogóle, więc bierze taką torbę na ramię, ale my takiej nie mamy, no więc trzeba gdzieś poszukać. Na całe szczęście niedaleko nas jest, słuchajcie, nie wiem, czy słyszycie dobrze, bo wieje coś, jest galeria taka mniejsza i coś tu, myślę, nam się uda kupić, sportowy sklep jest, także powinno być dobrze, no. A u Marzenki póki co wszystko w miarę dobrze, z tego co mi dzisiaj mówiła w rozmowie telefonicznej, bo dzisiaj się nie widzimy, jutro się widzimy, jutro pojedziemy do Marzenki, więc może tam się coś uda nagrać, nie wiem, to mówi, że się czuje już lepiej niż wczoraj, nie że jakoś bardzo dużo lepiej, no ale się czuje lepiej niż wczoraj, no wiecie, no każdy jest w stanie to określić i ocenić po sobie, czy jest lepiej, czy jest gorzej. Także dobrze stało, jak się stało, że Marzena jednak w tym szpitalu się zdecydowała zostać, no bo wiecie, początkowo miała takie obawy, czy zostawać w szpitalu, czy jednak, wiecie, nie przeczekać tego i nie iść do tego swojego lekarza, do poradni potem, ale stwierdziła, że zostaje, dobra, nie uśmiechało się i to, no bo wiecie, no. Jest jak jest, kto lubi być w szpitalu, nie? Ale mówi, nie żałuje tej decyzji, to była dobra decyzja, bo już lek został podany, a tak by to, wiecie, tak by się to wszystko przeciągło w czasie i w dobrych wiatrach by dostała lek, no, we wtorek, następny wtorek, czyli tak naprawdę od dzisiaj dopiero za tydzień. No, czyli to by się mogło wszystko jeszcze bardziej rozwinąć i być stan mógłby się dużo bardziej pogorszyć niż był pierwotnie. Także Marzena jest w miarę zadowolona w tym niezadowoleniu, ale mówi, jest ok. No. Ma nadzieję, że wyjdzie w piątek. My też mamy taką nadzieję. Aczkolwiek wiecie, jak to jest. Jak szła poprzednio na zabieg w 2020 chyba to było w październiku, czy w listopadzie, no w październik, listopad jakoś tak na przełomie, to też miała iść na 2 dni, a ostatecznie była 3 dni. Także mamy nadzieję, że się tu nic nie przeciągnie i nie będzie jakichś niemiłych niespodzianek. No. A my z Michaśką się zbieramy, idziemy. Tu już popatrzcie za mną, wszystkie krzesła przygotowane na górze. Po co? Po to, żeby odkurzacz mógł spokojnie wjechać pod stół i tam też umyć podłogę, poodkurzać, bo wiadomo, tam się zawsze brudzi razy 3, bo jak się je, tu coś spadnie, tam coś się nakruszy. Więc ten, aha, jeszcze słuchajcie, muszę, o, tu już pozwijane, o, też jest od króliczków, ten kocyk. I jeszcze muszę to dać, bo ja zawsze mam taki, słuchajcie, zwyczaj, że jak odkurzacz odkurza, to wszystko próbuję wyeliminować z podłogi, żeby była jak najlepsza powierzchnia do odkurzania, wycierania. Panowie, spokojnie, wrócimy, wypuścimy. No. George to jest, wiecie, nerwowy rocznik. Idziemy. 12 godzina.
na zegarze, jak dobrze pójdzie, koło czwartej wrócimy, no bo wiecie, musimy kawałek zajść, kupić, zrobić zakupy i przyjść, bo auto to wiecie, stoi sobie i odpoczywa. No. Taka sytuacja. A potem jeszcze muszę skoczyć do Biedronki na takie zakupy spożywcze. Mam nadzieję, że dzisiaj, no nie wiem właśnie, do której dzisiaj jest Biedronka czynna. Muszę to najpierw sprawdzić, zaraz jak pójdziemy, żeby się nie okazało, że wiecie, pocałuję klameczkę i pójdę, nie? Dobra, idziemy. Idziemy z Miaśką do sklepu, już w drodze, ale powiem wam, jak już szedłem kiedyś sam, to mi się ta droga tak ciągła, a teraz jest ciągła dyskusja, ciągle coś dyskutujemy. Ja nawet nie wiem, kiedy myśmy dotarli już na miejsce. Nie wiem, czy coś tam słyszycie, bo wieje trochę. Auta jeżdżą, ale auta spoko. Gorszy jest wjazd zdecydowanie. Nie wiem, jak za bardzo widzicie, bo telefon tak trzymam bez podglądu. Także idziemy, idziemy. I mamy nadzieję, że wszystko kupimy. Najbardziej mi zależy, tak jak mówiłem, na tej torbie i na pelerynce. No, może z tym być kiepsko, bo wiecie, bo przeważnie tak jest, że jak czegoś szuka, nie dostanie tego. Z tą pelerynką będzie problem. No, bo torbę to na pewno kupimy, ale peleryna może być problem. Aczkolwiek jak jest sportowy, jest sportowy? No. Bo ja nawet nie. Chyba jeden jest, tutaj. Tak, jak jest sportowy, to myślę, że powinno coś tam być. Także i tak się od nas o tym dowiecie, czy kupiliśmy, czy nie. A myśmy w ogóle teraz z Marzeką rozmawiali przez WhatsAppa. Fajny sposób, powiem wam, lepszy niż pisanie, zdecydowanie, bo się widzimy, słyszymy i jest o wiele lepiej niż na pisaniu. Proszę, jakie ładne kwiatki. Marzenka chciała posadzić. Trzeba było coś kupić. To są akurat takie, no nie wiem, takie dziwne. To nie są pelargonie, ale tu są pelargonie. Ale też nie są, po 11 zł taka pelargonia. Ale nie są jakieś takie szałowo ładne, ci powiem, takie oskubane trochę, jak to w takich sklepach. Ci powiem, takie czerwone, powiem wam, takie intensywne. Ale to są też różowe. O, tu są ładne, widzisz? To na górze. O. Także pelargonia, a Michasia to słuchajcie, szuka w ogóle, sorry, szuka, czego tych malin szukasz? Szukamy malin, sadzonek malin, ale ja nie wiem, czy to są sadzonki malin, bo sadzonki pomidorów akurat są. Tamty rok kupiliśmy pomidory, ogórki. Myśmy kupili truskawki na ten na Allegro chyba. Aha, tak, truskawki na Allegro kupiliśmy. To można gdzieś się zamówić. No można zamówić, nawet już ładnie się potem ten rozwijały u nas. Ja ten, a ten nasz bardzo ładnie pachnie w domu. Tu też ładny kwiatuszek. A pani nas ukierowała i tu są sadzonki mali, ale tu ja myślę, że są mniejsze doniczki, koleżanko. No ładne. No, ja bym kupiła je. Ale wiecie, nie, to trzeba podjechać autem ewidentnie i kupić takie trzy, cztery, bo to do dużej doniczki cztery wejdą. Akurat doniczki może przyjdą, bo jeszcze nie doszły te doniczki. Pożyczka, no pożyczka jest wysoka dosyć. Agres też jest, no nie, ja nie wiem, a ja bym może maliny kupił w tym roku, co? Ale patrz, są nawet żółte. Żółte, aha, bo tu widać, żółte maliny. A to można kupić na przykład takie i takie, nie? O, to są tradycyjne. No ja bym kupił maliny. A ta? Patrz, kiedy się sadzi? Nie. Nie, tu jest chyba... Kiedy będą chyba gotowe. W sierpniu. No, to są zwykłe. Ta też jest, ale ta ma inny kolor, widzisz? To jest inna odmiana. To jest polka, to jest malina. A to polkę bym wziął chyba. I tu jeszcze też były maliny, pani pokazywała. Z tej strony były maliny. O. Nie, tu jest porzeczka. To? A na dole też są maliny. To jest odmiana normalna i tam strona polka. O. Tutaj mamy pelerynkę, znaleźliśmy. No to bierzemy. Jaka to jest taka? Biała. Helka, biała, okej. Pelerynka zawsze musi być walczyć z żółtą. Nie, nie są żółte. No to co, do kasy? Do kasy. I teraz idziemy tylko po piżamę nam została. No koniec. Tak. I do domu pakować się. I do domu pakować się i wyjeżdżamy. No tego powiem wam, jeszcze nie grali, żeby Marek obsługiwał ten komputer. Ten komputer dla mnie to jest po prostu, wiecie co? Ostatnia rzecz, którą lubię się zajmować. Nie cierpię. No ale wiecie, sytuacja zmusiła. Ja zawsze tak jest, że jak sytuacja was do czegoś zmusi, nie ma mocnych, każdy da radę. I nawet ja, gdzie nigdy na tym komputerze nic nie robię od Marzenki, bo zawsze to Marzenka mi przerabia pliki, dałem radę. Także tu się przygotowuje materiał do montażu dzisiejszego vloga, tego, którego właśnie oglądacie, i film Michasi, a ja wam pokażę, bo jeszcze kupiliśmy, zakupy zrobiliśmy i tu takie maleństwo. Nie, Michaśki nie pokażę. Ona sobie sobie teraz fryzurę robi, wiecie, dba o swoje włosy. Tu są jej dzisiejsze zakupy. Także to wszystko zobaczycie wkrótce na jej filmiku w najbliższy piątek. A tu... O 15. A tu popatrzcie, ja tylko tak wam pokażę. To już widać, że
Dziecko przemienia się w nastolatkę, a nastolatka w kobietę. To już są różne cuda, cudeńka, także wiecie. Tak to jest. A właśnie, czekałam już te kosmetyki spod... Tak? Tak. Bo wiecie co, my dzisiaj mamy akcję czyszczenia kabiny prysznicowej. Znaczy tego walk-in, czy jak tam się zwie. Ja tak wyjdę, żeby wiecie, mam, ja się tu nie zdradzić, to na razie, papa. Zakupy zrobione. O, cyk, idziemy. Idziemy, bo powiem wam, że jutro mamy gościa. Jak oglądacie tego vloga, przychodzi do nas babcia Basia. No i wiecie, musi być wszystko błysk, prima sorcji, kalafon, nie? No i Michaśka to już wyciąga wszystkie kosmetyki spod tych półeczek tam. Pójdą do czyszczenia wczoraj, bo myty tutaj brodzik, znaczy brodzik, no ta podłoga. Bo powiem tak, ona się dużo mniej brudzi niż brodzik, ten, który mieliśmy na starym mieszkaniu. Tam to powiem szczerze, trzeba było myć co dwa tygodnie go tak porządnie, bo nie dawał rady. Tu zupełnie inaczej. I to nie dlatego, że jest ciemna podłoga, tylko dlatego, że ta woda, on był ładnie zaimpregnowany i ta woda ładnie sobie, wiecie, z tym brudem spływa, nie? No ale i tak mimo wszystko trzeba co jakiś czas to myć, więc trzeba był szorowany dół. Dzisiaj będą szorowane te półki z racji tego, że wiadomo, bierze się jakiś ten kosmetyk, coś tam spłynie, potem się taka maźla robi, no i trzeba to niestety tam wszystko wyczyścić. Także jutro mamy gościa, babcia Basia do nas przychodzi, zostaje na noc, co najlepsze, będzie z nami tu spała, bo zaoferowała swoją pomoc, no to wiecie, nie wypada powiedzieć nie. Zapraszamy w nasze progi, króliczki się też ucieszą, wnuczki. O, proszę, o króliczkach mowa. No i widzicie, i popatrzcie, tu jest kocyk, a ten cwaniaczek taki teren sobie przeszedł i już są dwa króliczki, tylko widzicie, George'a to przynajmniej ładnie widać, a Rupcia, no to tak średnio najeżdża, nie? Bo jest taki ciemny, czarny i się tam gdzieś tam mi potem maskuje na tym wszystkim. Dobra, to ja teraz biorę się za montaż tego vloga. Marzenka wszystkich bardzo serdecznie pozdrawia. Nic nie nagrywała, bo mówi, nie chciała nagrywać. Odezwała się, pojawiła się na Instagramie w postaci posta. Dodała dzisiaj akurat przed chwilą, więc jak ktoś jeszcze nie widział, zapraszamy. Marzena i Marek.ty, tam trochę pisze odnośnie swojej choroby, odnośnie tego, co dalej będzie mówiła, co nie będzie mówiła. Także zapraszam. Tu na YouTubie też swoje tam powie, że tak powiem. Powiem, że tak powiem, ale gadam od rzeczy, ale dobra, tego nawet nie będę ciął. Także zapraszam na Instagrama, zapraszam na następny vlog i mam nadzieję, że już Marzenka w następnym vlogu się pojawi tu w domu z nami, ponieważ vlog idzie w sobotę, środa, czwartek, w sobotę, a w piątek Marzenka, mamy nadzieję, że wróci do nas. Do nas. Wróci do domu. O. Także ja się z wami żegnam. Miłego oglądania wam życzę. Chociaż już obejrzeliście cały vlog, nie? Także miłego dnia, miłego wieczoru. W zależności o jakiej porze oglądacie tego vloga. Widzicie, jest trochę inaczej. Jak ja nagrywam, to jest zawsze trochę inaczej, bo ja mam zawsze takie gadki, nie? Że lecę z tematem. Także kończę. Na razie. Pa i widzimy się w następnym vlogu z Marzenką.